Hej wszystkim, dzisiaj zamontowałem generator na swojej turbinie wiatrowej. Muszę wam powiedzieć, że tę turbinę muszę ściągnąć i jeszcze poprawić. Ale zaraz robimy testy i zobaczymy, czy w ogóle jest sens robić to, czy po prostu rozbiorę to i wywalę na złom. Jak widzimy, turbina działa już przy takich obrotach. Spróbuję wam to jakoś pokazać. Na razie jest to prowizorka, no widzicie, pasek klinowy jest naprawdę... Wyciąłem jakiś taki pasek klinowy, także on się w ogóle ślizga. Zamontowałem akumulator. Zobaczymy, jakie są wyniki. Jak widać, przy takich w miarę średnich obrotach, no, turbina produkuje nam dosyć duże napięcie. Jeszcze raz rzut. Spróbuję tak, abyście wszystko zobaczyli. Jest to koło od hoverboarda. Zobaczcie, sterownik jest od generatora wiatrowego. Na górze zamontowałem akumulator około 14 A, 12 V. Wszystko pracuje, ale pasek się trochę ślizga, wam powiem, także wyniki by były lepsze, jakby się nie ślizgał pasek. Ogólnie widzę, że turbina pracuje, także jest jakiś sens chyba zrobienia tego porządnie, tak aby pracowało sobie i oświetlało ten obiekt. Już przy takich małych obrotach, jak teraz widzicie, turbina produkuje napięcie w wartości 14,5 V. Zrobię wam trochę zbliżeń, tak żebyście zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. Muszę wam powiedzieć, że wpadłem do tej dziury dzisiaj, noga mnie bardzo boli, ale wygląda to tak. Widzicie, już pracuje ta turbina ponad rok czasu, ona się trochę powykrzywiała, już parę huraganów przeszła, tam znawcy mówili, że, no, że popękają mi te rury plastikowe, ale jak widzicie, nic nie popękało, no, metal puścił, widzę, bo się trochę wykrzywiła turbinka, ale rury plastikowe, jak widzicie, działają dalej, także jest ok. No, generator przy takich małych obrotach. Jest to generator przelutowany, możecie to zobaczyć na innych moich filmach, w jaki sposób go przelutowałem, tak aby przy małych obrotach robił napięcie w granicach 15 V. Wszystko pracuje ładnie. Tu jeszcze zerkniemy sobie na manometr. O Jezu, boli noga, ale to nic, czego się nie robi dla sławy, tak? No widzicie, w porywach wiatru tak dochodzi 14-40. Także jak widać, pracuje, no jest sens, no nie wiem, co o tym myślicie, na pewno nie wygląda to może okazale, może jak to wszystko pomaluję ładnie i wiecie, dam jakieś osłony, to będzie wyglądało może ładniej i wtedy da to jakiś urok. Najważniejsze, że pracuje, nieważne jak wygląda, najważniejsze, że wszystko pracuje, także było dużo sceptyków, którzy mówili, że to nie będzie pracowało, że to nie będzie dawało żadnego napięcia, a to zobaczcie. Pasek się ślizga, także jeszcze by szybciej się generator kręcił, ale nie mam takiego paska. Dzisiaj pójdę, może poszukam gdzieś w sklepach, to znajdę. O, proszę bardzo. Specjalnie kręcę ten filmik dla zainteresowanych. Pokazuję jeszcze nieskończoną rzecz. Wygląda to tak. No jak... O, kurwa, trzeba uważać, żebym coś śmigłem nie dostał. Tak jak widzicie, sens jest robienia tych elektrowni wiatrowych tylko wtedy, gdy naprawdę śmigła mają w granicach 2,5 metra i generator jest około 350 W. Wtedy to da wam jakąś tam, jakiś tam potencjał, który możecie zasilić swoje tam mienie, czy tam kamerę, czy co tam macie, nie wiem, do zasilenia. No popatrzymy sobie jeszcze, jak to pracuje. Pogoda ogólnie jest fajna. O, teraz tak zawiało. Tu jeszcze trochę zbliżenie. Macie zbliżenie. Teraz zawiało, to zobaczymy, co będzie się działo. Jest 14, tak 14,5 V trzyma się mniej więcej. Także widzicie, bateria jest chyba już na full naładowana. Musiałbym podłączyć do niej jakieś obciążenie, bo zaraz się naładuje i włączy się hamulec. Jest
mocno wpisało. Dobra, teraz pokażę wam trochę rzuta z dołu. Muszę wam powiedzieć, że jak są takie porywy wiatru jak teraz, nie wiem czy widzicie, ten sterownik próbuje wyhamować wiatrak. A widzicie, on próbuje go jakoś tak wyhamować dziwnie. Także to musi mieć, zauważyłem, że obroty ma na tyle, aby ładować do 14,5 V. Widzicie, jak jest więcej, to sterownik go wyhamowuje jakoś tak dziwnie. Nie wiem, może wy wiecie, znacie się na tym, a ja się na tym za bardzo jeszcze nie znam. Kupiłem taki sterownik, bo myślałem, że jest dobry. Ale nie podoba mi się, jak on wyhamowuje ten akumulator, ten cały generator. A tu mamy widoczek z dołu, tak to wygląda. No szkoda, że to się nie kręci, bo to nie wykorzystuje całej mocy. Może by trzeba było kupić sterownik 24 V, może by było lepiej. Ale nie wiem, no uczę się na błędach. No może wiecie lepiej, to powiedzcie. Spróbuję podłączyć jakieś małe obciążenie. No podłączyłem mu takie małe obciążenie. Jest to 300 W falownik. Napięcie trochę przysiadło, jak widać. Ale wiecie co, teraz widzę, że sterownik tego wiatraczka nie wyhamowuje generatora, także dobrze, jak jest jakieś obciążenie. On po prostu wyhamowuje, jak jest akumulator już na fulla naładowany. No, wszystko fajnie sobie pracuje. No nie wiem, podłączyłem tylko taką ładowarkę i to jeszcze na pusto, ponieważ nie mam co podłączyć, żeby sprawdzić. Ale no, nawet idzie do 13 V. Nie wiem, zaraz pójdę po jakieś urządzenie elektryczne, tak aby sprawdzić, wam pokazać, no nie? Będziemy patrzeć, czy po prostu napięcie nam nie siądzie do jakiejś tam wartości takiej, kiedy ten generator, ten falownik po prostu powinien przestać pracować. Czy wiatrak da radę podtrzymać to? Jest niebezpiecznie na tym filtrze, musicie wiedzieć, że jest to filtr do basenu. Jest to filtr do basenu, no tutaj zostawiliśmy trochę wody tak, aby zrobić lodowisko, ale no niestety mamy bardzo ciepło. A tutaj jest filtr, no tam gdzie jest ta armata, jest pompa wodna, która pobiera wodę z głębokości 50 metrów, a ten filtr tutaj, on tą wodę po prostu odżlaza. To jest taki odżlażacz. No widzimy, mamy podłączone. Jest podłączony falownik. No i bawimy się dalej. Idę po jakieś urządzenie i zaraz przyjdę. A wróciłem po jakichś tam 30 minutach. Powiem wam, że wszystko nadal pracuje. Nie mam jakiegoś większego obciążenia, tylko tyle, co ona musi zasilić siebie. Jak widzicie, bateria cały czas jest ładowana. Jeszcze trochę hamuje ten silniczek, ale to wszystko przez to, ponieważ mamy, jak widzicie, pasek jest do dupy. No nic, będziemy się brali. W części trzeciej zobaczycie już efekt końcowy. Już spróbuję zrobić to, żeby to ładnie wyglądało, było pomalowane, były osłony, żeby to miało jakiś wygląd, a nie takie patologiczne jak teraz. No, daliśmy mu trochę większe obciążenie, to jakąś, nie wiem, żarówkę znalazłem. To jest żarówka od jachtu i działa tak samo falownik, nie wiem, ładowarka, ale ona działa na biegu jałowym. No i zobaczymy, czy nam rozładuje baterię. Obroty są minimalne, jak widzicie, nawet jeszcze chyba nie zaskoczył ten kontroler. O, właśnie zaskoczył, widać, kontrolka się miga tam, widzicie? O, teraz będzie widać dokładnie. Kontrolka się miga. Im więcej podłączam, tym mniej hamuje ten kontroler cały, ten generator. Także widzę, że do tego wiatraka musi być podłączony duży akumulator, konkretnie rozładowany. Wtedy wszystko będzie jakoś pracowało. Wygląda to w ten sposób. Się lampka świeci. Zaraz zamontuję tą lampkę na wiatraku i pójdę do domu i zobaczę, czy to w ogóle ma sens, jak długo to będzie działało. No trochę tutaj maniany narobiłem, ale no nieważne, tak jak powiedziałem, ma to działać.